No dobra, siemanko, witam wszystkich serdecznie. Już wróciłem od lekarza, więc zajmijmy się tymi testami w końcu. Więc w tym wideo chciałbym się zająć testami od SEI. SEI, ponieważ w ogóle zebrali tutaj trochę sianka i są dwie nowe opcje i jeden będzie ekstra, a na koniec jeszcze zrobimy sobie takie ogłoszenia parafialne, bo są rzeczy, które nie cierpią zwłoki, ja chciałbym wam je przekazać jak najszybciej, a bez sensu mi będzie nagrywać osobne wideo. Pod to więc zapraszam tradycyjnie na intro! Więc lecimy tutaj, tradycyjnie możecie zajrzeć na mojego bloga, jutro może coś wrzucę tutaj nowego, mam jakieś tam nowe rzeczy. A właśnie, jeśli chodzi o SEI Network, zebrali kolejne 50 milionów finansowania tutaj, co jest super fajne, więc totalnie mamy już to 20 milionów i to nam się podoba, będzie z czego się podzielić tym early adopterom, którzy nas wspierali przez cały ten czas, którzy mintowali te NFT-ki, którzy robili tutaj różne testnety, tak? Tak, oczywiście. Także w ogóle mają oni tutaj bardzo dużo partners ostatnio i jedno z partners, które rzuciło mi się w oczy, jednak nie wiedziałem akurat, że ten test się tak szybko skończy, był to Sparrow Swap. Bardzo fajny swap. Mamy tutaj od nich Medium, gdzie wszystko fajnie opisali, 174 follow. Trzeba tutaj wypełnić formularz, jednak no jeśli chodzi o testy, zaczęły one się 4, a skończyły 11, więc jesteśmy wczoraj za późno. Na wczoraj, znaczy to trzeba było. No i szkoda, ale ja sobie to i tak przeklikam i tak sobie to wypełnię, ponieważ nikt mi nie zabroni. I tutaj jeszcze trzeba dać, screenshota ze swapów i retweeta i Discord i trzeba to tam wysłać. No to jasne, że to zrobimy. I tutaj jest, można im dać follow, można wskoczyć na ten ich Discord, no trzeba tam skoczyć, skoro chcieli, żebyśmy im dali ID, no to trzeba tutaj wskoczyć. Let's customize the test. Pierwszy raz coś takiego widzę. Biało-czerwoni oczywiście. Testnet feedback tutaj jest jakiś. A no dobra, no trzeba im to wkleić. Pamiętajcie, że jak będziecie się łączyć do tych wszystkich testnetów, to najlepiej będzie, żebyście usunęli sobie tutaj wchodzimy. Jak wy będziecie się łączyć pierwszy raz, enter the app, to wam wyskoczy tutaj takie okienko i trzeba będzie tam dodać sieć. Więc jeśli macie tą starą sieć Atlantis albo SEI Network. Ja mam tutaj Injectiva, bo do Injectiva też sobie wejdziemy dzisiaj. Zjedźmy na sam koniec. Została mi tutaj dodana nowa, świeża. Bo jeśli macie tą starą, gdzieś tutaj wam będzie, to musicie ją usunąć po prostu i później wejść jeszcze raz i niech wam doda nową. Wtedy będziecie mieć wszystko gitarę. O, ja lubię ciemny. No i co? No i tutaj mamy, żeby najpierw mieć coś na swapy, no to musimy wejść do kraników. Kranik mamy tradycyjny, ten co jest tam u nich, ale z niego to słabo kapie. Mam gdzieś tu jeszcze jeden taki. Tutaj na tym Eclipse jest jeszcze V-set, bo tutaj też sobie, to jest część druga tego wideo, ale nie mogę znaleźć V-setu, także mówię wam, że tutaj jest drugi. Jeszcze jeden gdzieś tu miałem, ale go zgubiłem. Zresztą on i tak nie działał, także jest lipa i tutaj możemy sobie porobić swapy. No ja za dużo tych tokenów nie mam. Teraz mam w ogóle więcej, bo odstejkowałem z tamtego testnetu, co robiliśmy wcześniej. Tutaj no za dużych swapów sobie nie musicie robić. Ja na przykład jak wymieniłem 0,1, to dostałem tutaj te trzy rumy. Tak dokładnie zrobiłem. Wtedy rum był tańszy. Widocznie rum teraz już jest tańszy, a my wymienimy sobie na USDC na 40 baksów. Drogo stoi to SEI, fajnie, podoba mi się. I tutaj można porobić sobie tradycyjnie pulę płynności i dajmy jeszcze na tego od Eclipse'a w sumie mamy, to możemy sobie go zostawić. Więc mamy już wszystkie tokeny, możemy wbić tutaj na pulę i postawić jakieś mikropulę. Dajemy add liquidity 0,1, może 0,1 tak, w ten sposób i dajemy add liquidity, approve elegancko. Dodamy sobie wszystkie te pule, później sobie to zastejkujemy. Tak, USDC SEI teraz również 0,01 add liquidity i po kolei sobie to wrzucimy. No nawet jeśli się spóźniliśmy te dwa dni, to
No może coś z tego będzie, nie wiadomo. Idzie to w miarę sprawnie, to nie jest Vertex, także tutaj fajnie to śmiga. Sej wydaje mi się, że no oni właśnie pracują nad tym, żeby być takim agregatorem, takim DEXem IBC, powiedzmy, takim DEXem na kosmosie. O, tutaj mi coś nie poszło. Chciał dać, czemu teraz? Czasami może się coś tutaj zaciąć, a możemy jeszcze dać tutaj tego za... Tyle powiedzmy, a nie, tyle to nie za dużo. 5 chciałem tyle. Dobrze, approve dajemy. Co to znowu? Nie, to stare. Tu nowe, dobra. Stake, czyli możemy tutaj zastejkować sobie tego rooma. Stake tutaj dajemy, a nie, to musimy tam. Debraknij mi zaraz. Często mi się pytacie, Michał, pożycz tokenów, a ja sam nie mam tokenów. Nie wiecie, że szef bez butów chodzi? Ja bym wam chętnie wszystko oddał, chętnie bym wam oddał, ale jak wam oddam, to następnego wideo nie będzie. Po co wam będę oddawał? Albo ja mam, albo nie mam, albo wy nie macie wideo. Taki jest deal. Dobra, tu już skoczyło, także tu możemy zastejkować na przykład 2. Elegancko. Teraz czekam, tutaj wejdzie. Skoczyło, super. Możemy później jakieś nagrody podbierać. Tutaj jest ten provide feedback, który nas wysyła tutaj. Tutaj jak wejdziecie na tu medium, oni podłączyli, a tu jest jeszcze... Nie, dobra. Tutaj też jest kranik, ale wkleję wam link w ogóle do tego artykułu, to będziecie mieć tutaj wszystkie potrzebne linki, a ten formularz i ten formularz i ten formularz to jest jeden i ten sam formularz. Oni go po prostu wkleili trzy razy, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy kliknąć. A tutaj jest link do tego testu. Także jeśli chodzi o formularz, to wypisujemy wszystko. Dobra, tutaj możemy to wysłać, wiadomo, adres i później ID z tego, z Discorda. A teraz możemy tutaj wrócić w sumie i gdzie możemy poderbrać jakąś historię. Moment, co oni tu wklejają w ogóle? A tak, po prostu wklejają. Dobra, no to my możemy im wkleić na przykład pulę tutaj płynności. O tak, ja wklejam z moim adresem od razu. Upload file, tylko copy wallet address jeszcze. I wklejamy i wysyłamy i super fajnie. No widać, że to dalej ludzie to wypełniają i wklejają feedback. No jeśli się, bo widziałem, że chyba Patryk też o tym postował, także jeśli to już zrobiliście, no to super fajnie, gratulacje dla was. Ja pokazuję, bo mnie ominęło, ale oni tutaj informują, żeby obserwować, ponieważ niedługo będzie runda druga, więc będziemy razem sobie podróżować z tymi piratami i przemierzać przez morza na Sei Network. Dobra, lecimy dalej. O, tutaj mamy od Mateusza, ale od Mateusza jeszcze później, bo najpierw wbijamy na Jumanji. Nie wiem, czy pamiętacie, robiliśmy sobie kiedyś testy tego Eclipse Pada, no i on tutaj słabo działał i widziałem, że na początku to już jest druga wersja tego Eclipse Pada, to jest właśnie sprzedaż tutaj Jumanji. Generalnie jak sobie wejdziemy Launchpad, to jest właśnie Launchpad. Launchpad, który również się odpali, teraz już jest na Sei, wtedy to było na jakimś innym SDK Kosmosa, no ale dobrze, że tutaj zainteresowali się Sei. Generalnie ja nie mam jeszcze, o mam, dostałem. A widzicie, bo jak sobie na tym Sparrow złapie, wymienicie USDC, to później tutaj można je sobie kupić, te Jumanji, więc ja sobie kupię, bo ten ich kranik gdzieś tu był, ale no nie działał mi, więc po prostu chciałem sprawdzić, a jak już włączyłem nagrywanie wideo, to już o tym zapomniałem, ale dobrze, że mi się coś zostało, no to mam, no to teraz już mamy odpowiedź, przynajmniej, że tamte USDC tutaj stąd działają tam, więc to jest ten sam adres kontrakt. Dobra, super, to trochę sobie kupiliśmy, tutaj nie musimy robić generalnie żadnych feedbacków, przynajmniej ja nic z tego nie widziałem. Możemy sobie zastejkować jeszcze? Nie. Możemy trochę zastejkować sobie tu na dole. Po prostu zjechać. Stejkujemy sobie 20 sztuk. Approve. Dobra, mamy stake successful. Na różne wymiary czasu tutaj możemy je sobie zastejkować, tak? Aha! Chodzi o to, że mają unstaking penalties, więc jeśli odstejkujemy od 30 dni, to nie tracimy nic, a jeśli chcecie teraz odstejkować, to 10% stracicie. Ale to też jest testnet, ale no mówię wam, bo może na mainnecie kiedyś będziemy to robić, to chyba wcześniej tego właśnie kupowaliśmy duela, a może nie? Wiem, że wcześniej tutaj też chyba robiliśmy sobie nasz własny token, czy coś takiego, no ale nic, zobaczymy. Może będzie fajny launchpad na tym Sei, to będziemy od razu w pierwszym rzędzie sobie siedzieć. Dobra, wbijamy tutaj, bo tu Mateusz pisał, że jest jakiś Helix. Ten Helix testnet generalnie, on ma działać na Injective. No i to jest taki DEX, jak to teraz to wszyscy
wszyscy robią te deksy z dźwignią i można tutaj nawet złotem handlować i NFT-kami. Oni mają gdzieś tutaj w ogóle kranik był i ja tu kliknąłem i mi bardzo dużo tokenów dali. A tutaj ten kranik jest. Ale ten testnet to w ogóle nie jest powiązany, bo chodzi o to, że ten Pyth Mainnet, on to jest projekt RWA. To jest w ogóle, zapętliłem tutaj, zmieszałem trzy tematy w jeden. Syntetyczne akcje, real world assets, trading i właśnie na Injective jest tutaj głosowanie pod migrację tego projektu na Injective, a projektem, na którym będziemy mogli tym handlować, jest Helix. Więc to no, trochę takie poplątane, ale może warto się tym zainteresować. Dobra, więc przejdźmy sobie do tego testnetu. Jak już zbierzecie sobie te tokeny testowe, to będziemy mogli sobie tutaj po prostu otworzyć jakieś pozycje, potestować sobie to, tak przeklikać. Dobra, spróbujemy postawić shorta. Oj, balans. Aj, chyba nie mam tych testowych injektywów tutaj. Nie no, jak wchodzę, to wychodzę, to wychodzi na to, że mam, więc ja to muszę wypłacić. Dwa sobie spróbuję wypłacić, żeby było na fee. Może to mi wyjdzie na portfel po prostu, no ale nawet nie mogę wypłacić teraz. Wejdźmy jak low, nie da rady. Dobra, więc udało mi się tutaj z tego Stakely kranika ściągnąć Injective tokeny. Nie wiem, tylko trzeba tutaj puścić tweeta, no jak zwykle link wam po prostu wkleję, musicie puścić tweeta i wtedy oni wam dadzą trochę tych tokenów. Teraz wyczaiłem, że tutaj jeszcze można robić konwerty, czyli takie proste swapy po prostu. Dobra, jest. No i na przykład chciałbym tuwę USDT sobie wymienić. Konwertuję. Mam już tego Injective'a na ten, ale jak puszczę tą transakcję, to jest niestety timeout, więc nie wiem, co tutaj jest grane. Activity. Tu jest ten ziomek Josh i on o tym tweetował. No kilka dni temu, także to powinno działać. Tutaj Mateusz, widzę, obserwuje wszystkich. Sprawdźmy, jak on na to nagoni. A, to jest bardziej taka prezentacja, to nie z jego wideo, tylko tutaj jakiś kośny siedzi. Próbujmy to może bitkiem pohandlować trochę na mainnecie. Ustawmy jakiego. Może się coś uda, no. Nie, nie uda się. Dobra. To olać to. Wydaje mi się, że dwa testnety na jedno wideo to i tak już jest dość sporo, także przejdźmy do tych ogłoszeń parafialnych. Dobre wiadomości dla użytkowników Galaxy. Natomiast Galaxy otrzymało airdrop od Arbitrum. Dostali tutaj 2 300 864 tokeny Arbitrum. Bardzo możliwe, że się podzielą tymi tokenami ze swoimi użytkownikami. Kto wie? O, tutaj jest ten kranik, którego nie mogłem znaleźć. To go właśnie znalazłem. To go wkleję w opis. No. No i dobra, to by już było chyba wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze wideo. Agi 0.48, jeśli chodzi o all time high, w tym momencie tam 0.3 powiedzmy. Otwarte są pule płynności, jeśli byście chcieli postawić sobie na przykład z tych tokenów, które dostaliście z airdropa. Wiem, że niektórzy dostali bardzo mało, niektórzy dostali bardzo dużo. Nie wiem, na czym polega różnica, nie wiem. Ja z Lucy sobie gadałem, ja dostałem nawet 2 airdropy na drugim koncie, którym nie sprawdziłem, a nawet nie robiłem żadnych zadań na Galaxy, dostałem 500 tokenów, także nie wiem. W sumie dostałem 2100 coś tam. Dobra. Z tego co widziałem, to APR tam na Pancake'u to jest pula AGI do USDT, no to i było tam chyba z 600%, także również zaraz się zabieram do nagrywania i lecimy z tym. Dzięki wielkie, zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrawiam.